I tutaj tak wyglądają dekoracje świąteczne przygotowane, rozłożone póki co na moim stole, ale już przygotowane do włożenia na, wrzucenia na choinkę. Więc tutaj w przybliżeniu mamy gwiazdeczki, gwiazdeczki, które nawlokłam razem na nitkę i to utworzy coś w rodzaju girlandy. Gwiazdeczki, które rozciągnęłam właśnie w taki sposób na obręczy, metalowe obręczy, co da mi taką bombkę, którą zawieszę na choince. I tutaj jeszcze takie bombeczki, które zawisną na choince, przerobione właśnie według takiego wielokolorowego wzoru. I taki szydełkowy kilimek z motywem choinki, też do powieszenia na choinkę, albo może do wykorzystania jako zakładka do książki. Czy, czy tutaj tych pomysłów może być sporo. A tutaj jeszcze kolejny pomysł na dekorację świąteczną, czyli właśnie takie koło zamachowe, polistyrenowe, owinięte papierem, kolorowym papierem, czy właśnie takie łańcuchy. No, może kolorystyka, kolorystyka wybierana przez moje dzieci, może nie jest najbardziej, że tak powiem, stonowana czy kompromisowa, ale właśnie w taki prosty sposób przeplatając, przeplatając właśnie dwa kolory można stworzyć takie łańcuchy na choinkę. Bardzo prosto. I teraz jeszcze kolejny pomysł na. Wcale nie na koło zamachowe, tylko dekorację choinkową, czyli takie polystyrenowa, taka polistyrenowa obręcz, czyli takie koło owinięte kolorowymi taśmami klejącymi czy taśmami ozdobnymi. Oczywiście dekoracja wykonana w 100% przez moje kilkulatki. I znajdzie na pewno poczesne miejsce na tegorocznej choince. A ja dziękuję serdecznie i do usłyszenia!